Ten film będzie swoistym wehikułem czasu. Jeżeli cofniemy się pamięcią do pierwszego filmu na tym kanale, z pewnością przypomnicie sobie, że przedstawiałam wam losy pałacu w Sławikowie. Wyrażałam w tamtym filmie ogromny żal i smutek wobec tego, co wydarzyło się z tym niesamowitym obiektem na przestrzeni lat, jak bardzo został on rozkradziony, zdewastowany, a przez wielu również zapomniany. Życie bywa jednak pełne niespodzianek. Jakiś czas po publikacji mojego filmu okazało się, że zaplanowano prace sprzątające na terenie pałacu oraz przyległego parku. Film, który teraz oglądacie, ma na celu pokazanie wam, jak bardzo zmienił się teren całego zespołu pałacowo-parkowego na terenie Sławikowa na przestrzeni zaledwie kilku tygodni. Przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania oraz po ich ukończeniu. Jest to również podziękowanie dla was wszystkich, już ponad 130 osób, które regularnie są ze mną tutaj na tym kanale. Jest to także podziękowanie dla tych ponad 400 osób, które tworzą wraz ze mną społeczność na Facebooku. Bardzo wam wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła realizować dla was kolejne takie projekty, które kończą się tak pięknym finiszem, jak prace w Sławikowie. No, ciekawe, na ile się da tam wejść do środka. Ta początkowa komnata była całkiem niezła. Okej, teraz już wiem na pewno, że moje spodnie nie chronią przed pokrzywami. Ale nie szkodzi, na zdrowie. Wow. Eklektyzm i neoklasycyzm. Ciekawe, na ile GoPro sobie tutaj radzi z takimi widokami. No i ciekawe, gdzie są moje chłopaki. Pewnie jak ich już zobaczę, to dostanę totalnie zawału. Nie każdy musi mieć takie poczucie estetyki jak ja i uważać, że to, co de facto zostało, te kilka cegieł, że jest nie wiadomo jak piękne, ale ja tak uważam. Super. Ja bym tu chętnie coś o historii więcej powiedziała, ale w sumie mało wiadomo i to jest ten problem. Budynek stoi opuszczony od 1945 roku. No właśnie mówiłam, nie? Że jak Armia Czerwona wpadła, był strop, nie ma stropu. No praktycznie wszystko, no gdziekolwiek Armia Czerwona tu na Śląsku nie wpadła, no to czego nie mogli wykorzystać, no to tak niszczyli. Po prostu, wiesz, żebym nie używała jakichś gorszych słów. No to mi się zdarza. Masakra. Co to za budyneczek? Hej. Tukej. Na jakiś dom służby? Masa czasu. Że tak nawet właśnie chodzi po takiej ściółce, nie? Że tu już nawet nie ma poczucia, że kiedykolwiek było jakieś podłoże. Serio, ciężko odczytać, co gdzie było, nie? Totalnie. Nic nie zostało.
Masakra. To jest niesamowite po prostu. No i nasz kolega. Patrzę mu prosto w oczy. Nie wiem, czy to GoPro widzi. GoPro mało widzi. GoPro jest złe. Ale nie mam innej możliwości. Taka też refleksja. Na chodzi i od ilu lat to musi degradować, że ktoś zrobił tutaj graffiti na tym. To się zdążyło zarwać. Tak. Widzisz to. Znaczy ja wiem z doświadczenia, że ludzie potrafią zrobić graffiti w takim miejscu, że przejeżdżasz i zastanawiasz się jak. To jest też prawda. Po prostu jak. Tak, i ostatni punkt, mauzoleum fundatora tutaj tej inwestycji, nigdy nie dokończonej, potem parokrotnie przebudowywanej. Niesamowite miejsce. Generalnie jak chodzi tutaj o miejsce, w którym znajdowała się trumna, no to już nic tu od dawna nie ma. Przypuszczam, że Armia Czerwona tego miejsca też nie pozostawiła w spokoju, tylko niestety właśnie to za ich sprawką tutaj trumna bądź trumny zostały wyniesione. O, pełno komarów lata. Cześć, jesteśmy ponownie w Sławikowie. Przyjechaliśmy dzisiaj z Łowcą Ruin. I niestety nie udało nam się osiągnąć naszego celu, czyli nie udało nam się eksplorować Pałacu Jesienią, ponieważ trwają tutaj budowy różnego rodzaju, karczowanie i kręci się pełno straży pożarnej, tej ochotniczej, wraz z wójtem całej gminy, który grzecznie nas poprosił o to, ażebyśmy teren opuścili i zgodził się na to, żebyśmy przeszli sobie do mauzoleum, które w zasadzie od czerwca się nic nie zmieniło. Natomiast nie odpuszczamy tego miejsca, porozmawialiśmy sobie z paroma osobami tutaj. Jaki jest plan? Bo jeżeli dożyjemy, to za 2 tygodnie tu wrócimy. I powinno już tych tutaj panów nie być i powinniśmy nagrać fajne filmy. Przynajmniej oni fajne, ja nie wiem, zobaczę jeszcze. Też nagrasz. I postaramy fajne. Się wrócić, nim jeszcze postawią ogrodzenie. Chyba, że już za 2 tygodnie będą tak samo jak te brakczych dziewek. Postaramy się. Naokoło. I bilet będzie kosztował 10 zł. Tak. Tak. Potwierdzony. Takiej no dostaliśmy od pana. Co? Patrzą na nas.
idą nas okrzemy. Poszli dalej, no to się. Ło, to się rusza. Weszliśmy w sam środek jakiegoś historycznego Armagedonu w ogóle. Och. Dzieje się. Dzieje się. Masakra. Napotykam miejsca, których ostatnio nie napotkaliśmy. Ale to wszystko dlatego, że uciekamy przed gromadą ochotniczej straży pożarnej, którzy w zasadzie w soboty wypełniają tę swoją ciężką pracę, której my im chyba trochę przeszkadzamy. To chyba jakieś takie kuchenne pomieszczenie, nie? Mogło być. No właśnie tak to wygląda. Nie mam pojęcia, że to było wejście, to się teraz. A tu? Tu już nic nie ma. Dzień dobry. My tutaj dzisiaj prowadzimy akcję sprzątanie i prosiłbym, żeby tutaj... Usunąć się z tego. Żeby tutaj nie chodzić. W środku też robicie? Bo mnie tylko środek interesuje. W środku też robimy. A mauzoleum też robicie? Nie, to tam można iść. Można podejść do mauzoleum? Tak. Dobra. Się w ogóle zdaje za bardzo. Widzę, jak się tyle widzę. To co, możemy też do mauzoleum zobaczyć, nie? No, możemy pobyć. Dobra. Myślę, że nie ma co. Ogólnie. Tak, wchodzimy tędy. Kiedyś tu było tak spokojnie. A to mi wygląda na jakieś stajnie. Opuszczone. Znaczy, no raczej, że opuszczone. Czy głupoty gada. No stary. Ej, ja tu w ogóle wcześniej nie byłam.
Historia majątku w Sławikowie to historia niebywale bolesna. Do dzisiaj przetrwały zniszczenia, które pałac ucierpiał pod koniec II wojny światowej, w czasie walk pomiędzy Wehrmachtem i Armią Czerwoną o przyczółek łubowicki. Sami zobaczcie ślady kul na bramie, a następnie również na ścianach pałacu. Dzięki przeprowadzonym pracom porządkowym widzimy ogrom detali, które wcześniej były zwyczajnie niewidoczne. Nie mówię tu tylko o dziurach po kulach. Popatrzcie tylko na wszelkie detale architektoniczne. Jest pierwsza sobota listopada. 2 tygodnie temu byliśmy tutaj po raz ostatni i właśnie wtedy zapowiedziano nam, jakoby właśnie w dniu dzisiejszym prace związane z karczowaniem terenu miały zostać zakończone i po raz ostatni przed ogrodzeniem tego terenu przyjechałam tutaj, aby właśnie dokonać oceny, jak teren uległ zmianie. Co się zmieniło? Jak to teraz wygląda? Okej. To zobaczymy, co się zmieniło. Ponieważ prace porządkowe objęły też wnętrza, o ile to tak można nazwać. No, przede wszystkim trochę pada. Nie chciałabym tutaj nadmiernie narazić sprzętu, a poza tym mam śliskie buty, których ubiór to był straszny błąd. No, ale dobra. Schizują mnie własne kroki nawet. Jakieś cienie. No jest tu dużo czyściej. Rzeczywiście. Nie wiem, jak z tym deszczem sobie poradzić. Obejdę na razie dół w miarę. Jest jakieś zejście do piwniczki. Ciekawe. Czy mnie tu góle zaatakują, czy nie? Mówię, ciekawe, czy mnie tu góle zaatakują. A nie. Posprzątali to chyba, wybili potwory, nie? Zatrudnili jakiegoś wiedźmina. No. No przede wszystkim tutaj tego nie było, znaczy to było, ale to było zasłonięte. Widok na dziedziniec. Nadal właściwie nie da się zrekonstruować charakteru tych różnych pomieszczeń, do czego one służyły, ale przynajmniej jakoś ten układ się teraz stał bardziej czytelny. Jestem tak niemal pewna, że doszłam do miejsca, w którym ostatnio mnie chyba nie było. A tutaj jest to wyjście na ten taki, na to takie patio. Tędy też nie są przejść, bo to było wszystko pozarastane. A tu... Aha, tu jest... No tak, pod tym leci. Pod tym tarasem leci ten tunel, do którego miałam takie schizy ostatnio wejść. I najśmieszniejsze jest to, że nadal właśnie słychać jakieś jeszcze maszyny pracujące. Ale teraz już wiem, że one nie pracują tu, natomiast jak tutaj teraz, usłyszawszy dźwięk tych maszyn, to po prostu przeraziłam się, że jednak pracy jeszcze nie skończyły, że jeszcze nic z tej dokumentacji, a tak być nie mogło. Tu czy w górę? Może w górę. Popatrzcie w ogóle na te schody. Jakie one musiały być onegdaj cudne. Pamiętam to miejsce. Dobrze, że słyszę chłopaków, bo tutaj naprawdę można trochę się poschizować. Dziedziniec. Nadal jestem na parterze.
I tutaj, co tu kiedyś było zamurowane? O, kapliczka. Ja przypuszczam, że ja miałam pełne chęci wam ją pokazać ostatnio, znaczy no to wygląda jak kapliczka, czy to była kapliczka, to ja nie wiem. Chciałam wam ją ostatnio pokazać, ale ponieważ to był mój pierwszy film i wyszedł mocno średnio, to nie wiem, czy tam po prostu oświetlenie było stosowne. Tu co? Taki zakręcik. Wow. Normalnie tu się czuję, jakby coś miało zaraz mnie złapać. I tu... O nie. Ja już dobrze wiem, co tu jest. Tu jest droga do tych schodów. I tu teraz schodzić nie będę, ponieważ już to uczyniłam. I poza tym, teraz jak tu jest wszystko wykarczowane, to widać lepszą drogę tam na dół. I możliwe, że zaraz z niej skorzystam. No. Gdzie diabeł nie może, tam wiadomo kogo pośle. Straszny przeciąg. O. Czy tu są te ładne kolumienki? Powiem wam, jakbym teraz tu trafiła na tych panów, którzy robili remont, bym się zeschizowała. Słuchajcie, co oni tam tak tną? I tu, aha, tak, tu jest ta kolumienka, nad którą tak ubolewałam, że jest tak popisana. Ktoś na niej wyrył jakieś niezamądre teksty. Na pewno nieistotne i niegodne dewastacji takiego miejsca. Znowu będzie słychać, jak pociągam nosem. Ale nic na to nie poradzę. Jestem po dosyć takiej hardkorowej septoplastyce i no tak po prostu działam. No nie, dlaczego ja tu poszłam sama? Stara jak głupia. No ale też z drugiej strony stara jak głupia, że wierzę w duchy. Tu. No tu już wszystko obchodziliśmy. Aha, to są te pomieszczenia, one są zamknięte. Dobra, to na razie sobie pójdę do góry. Nie chcę was też katować ujęciami takimi, które już były, bo jednak chodzi o to przede wszystkim, żeby pokazać zmiany. Dlaczego mi błyska to światełko? Oh my god. Duchy nie istnieją. A z drugiej strony jeszcze naukowcy dokładnie nie zbadali, czym jest energia, nie? O, tu raczej trochę za strome zejście. Oni tu odgarnęli tyle ciekawostek. Patrzcie tam na te rozety. To wiadomo, że było. A jak było przykryte chaszczami, to ciężej było to dostrzec. Nie dało się dostrzec wszystkich z pewnością. Idę jeszcze za Karolem chwilę. Tam nic nie ma, prawdaż? No nie ma. No, no nie, bo się nie będę ryć po tych wyślizganych schodach. Nie ma sensu. Tu jest po prostu chyba wejście na górę. Tak. Teraz sobie skorzystam z tego wejścia, żeby nie iść tam po tych liściach. Jakiś komin? Schowek? O! Aha. Próbuję sobie tu wejść. Znaczy tak, najpierw już chcę skończyć ten dół. Tu jest tyle tych różnych piwniczek. Dziurek. Zakątków. Że
nawet nie łudzę się, że na przykład trafię dokładnie tam, gdzie byłam 2 tygodnie temu, a już nie mówię o czerwcu, no tu choćby jakiś korytarzyk do czołgania. I ciekawe, czy właśnie ta oryginalna architektura była równie zawiła, czy tutaj po prostu część tych ścian jak runęła, to dopiero się gdzieś tam zatarł ten układ pomieszczeń. To brzmi głupio, co powiedziałam, ale mam coś mądrego na myśli. Tu natomiast... Staram się wam poświecić. Takie coś. Trzeba uważać na to, co jest przykryte liśćmi. Są tu różne badyle, które można wyrżnąć. Jak ja stąd zejdę? Oh my god. Starość, nie radość. No, powiem wam, że odnoszę takie wrażenie faktycznie, że dużo się tu odsłoniło, ale ciężej się tu nawiguje, bo mam wrażenie, że albo runęła część tych starych połączeń między pomieszczeniami, a może przy okazji karczowania, tak jak tutaj się pozbywano korzeni, albo co? Spójrzcie, tam mamy pozostałości, to tam jakby była jakaś łazienka, kuchnia, kafle tam musiały być, tam kolejny filar i framugi, to na co ja zawsze zwracam uwagę. I mówimy tutaj w końcu o pałacu eklektycznym, więc spójrzcie, jakie sobie tutaj łuki szlachta zrobiła. Tam chyba chodziłam przed chwilą, tak? Wiecie, natomiast nie chcę tak tutaj po tych krawędziach przechodzić, bo nie wiem po prostu, co się kryje pod tymi liśćmi. Tutaj Rosetta tak bardziej z bliska. Coś pięknego. Tutaj chciałam pokazać tą. Dobra, no nie będę umierać dla Rosetty. Zobaczcie na okna, na te pozostałości ram okiennych. Ona wprost najsłynniejszy lokator Sławikowskiego pałacu. Edward Nożycoręki, tak? Czy to po prostu jest jakiś zbieg okoliczności? Coś pięknego. Kominek, tak? Tu pozostałości kominka. Wyłączyłam LED-a, ale już wam włączę. Albo jakiś taki kamerlik. W każdym razie, czy to był kominek, czy kamerlik, to mieli większy cały, jeden tylko taki kamerlik niż ja mam kuchnię. No cóż. Tak to się wszystko pogmatwało. Dało się przejść dokładnie tędy. Natomiast tutaj ten uskok nie był tak duży, było troszeczkę więcej gruntu. Więc no, nie chcę ryzykować, tym bardziej, że chłopaki są na dole. Zobaczcie sobie tylko tą monumentalną framugę. No, wszystko zostało wycięte. Zastanawiam się dlaczego, czy może konstrukcja by tutaj runęła, no ciężko powiedzieć. W każdym razie na ten moment nie będę więcej ryzykować, ponieważ gdyby coś mi się tutaj stało, to obawiam się, że mogłoby się to jakoś negatywnie odbić na planach zagospodarowania tego terenu, gdyby miał tu miejsce jakiś wypadek. Dlatego grzecznie zejdę w dół. Tym bardziej, że kiedy tu byliśmy te 2 tygodnie temu, to wójt był dla nas naprawdę bardzo, bardzo miły. Pan radny, wytłumaczyli nam wszystko, co tu się dzieje. Dlatego no, nie chcę nadużywać ich zaufania i po prostu się wycofam, kiedy jest ku temu czas. Tym bardziej, że tam u góry
jeszcze bardziej byłam. Przy Erwardzie Nurcorenkiem też byłam. Tutaj od drugiej strony właśnie te pozostałości kafelek. Dawno już skutych. Takie stare poniemieckie kafelki uchowały się między innymi w pałacu w Żuchowie. Warto na nie zwrócić uwagę, jak tam będziecie. Jeszcze ostatnie podejście na górę przed przejściem do mauzoleum. I w mauzoleum już się z wami pożegnam. I ze Sławikowem na jakiś czas. Ale wy nie musicie, bo każdy będzie mógł sobie tutaj wejść po uiszczeniu opłaty, która będzie wynosiła 10 zł od osoby. Także wydaje mi się, że no, będzie to dla każdego fajna okazja, żeby sobie poobcować z historią. Dobrze, że tu wyszłam. Patrzcie na ten filar. Niesamowitość. Czy nie filar? Framugę. No. No i tu jeszcze ten widok. Coś pięknego. Kończę już przygodę w Sławikowie. Łącznie byłam tutaj 3 razy i za każdym razem działo się coś kompletnie innego. No ale ważne, że jest jakiś postęp. Natomiast jak ten postęp zaowocuje w przyszłości, to się dopiero okaże.